No, dzisiaj krótki filmik prezentujący możliwości subwoofera US08 Active. Takież dla przypomnienia, ten subwoofer występuje w trzech wersjach: US08 Active z budowanym wzmacniaczem, US08 Passive, który można podłączyć do zewnętrznego wzmacniacza bez wbudowanego, i US08 Active 24V, czyli subwoofer do zamontowania w ciężarówce. To akurat mamy w schowku bagażnika wbudowany ten subwoofer US08. Dokładnie taki sam jak tutaj mamy. Co jest cechą charakterystyczną tych subwooferów? Po pierwsze, są mega potężnie masywne. Ten subwoofer jest po prostu straszliwie ciężki. On waży tyle, co jakiś naprawdę potężny głośnik basowy klasyczny, a jest mały. To jest oddawana z aluminium budowa. Po drugie, bardzo mocny wzmacniacz. 200 W RMS-u. To jest rzadko występująca moc w takich wzmacniaczach aktywnych. Przeważnie to są moce rzędu 30, 50, 70 watów. Po trzecie, bardzo mocny głośnik basowy z dużym magnesem. Kiedyś pokażemy ten głośniczek, bo mamy taki głośnik również jakby dostępny osobno. A po trzecie, dwie membrany pasywne. Tutaj prawa, z drugiej strony lewa membrana pasywna. I te membrany dwie wspomagają głośnik basowy w odtwarzaniu głębokiego basu. One są dostrojone do głęboko basowych częstotliwości. I dzięki temu dzieją się takie cuda, bo ten subwoofer nie wygląda na takiego, który potrafiłby tak zagrać. Idziemy do samochodu. Jest troszkę brudne po trasie, ale... Nie wiem, jak to słychać po nagraniu z telefonu, ale oczywiście nie jest to idealny bas. No, idealny bas to jest z potężnej skrzyni, ale to, że w tak dużym aucie, jeden z większych samochodów na rynku, jeśli chodzi o kubaturę wnętrza, że w takim aucie taki bas przebija się i to jeszcze z wnętrza boczka, no powiem, nie jest źle, nie jest źle. To znaczy, że naprawdę można ten głośnik powiedzieć. Oczywiście trzeba być świadomym ograniczeń tego typu głośników. Jakie są ograniczenia tego typu głośników? Nie możemy przekraczać możliwości wychyłowych tego głośnika. Więc jeśli będziemy długotrwale przesterowywać ten głośnik i podamy mu na wejściu wzmacniacza zbyt wysoką moc, zbyt wysoki poziom sygnału, i on będzie zniekształcał, będziemy słyszeli z niego zniekształcenia, no to możemy być pewni, że ten głośnik po jakimś czasie upalimy. Nie jest on słaby, jest on wytrzymały, ale no nie ma takiego głośnika, który by się nie poddał. Zniekształcenia zniszczą każdą cewkę każdego głośnika, więc jest to nie do przejścia dla żadnego głośnika. Musimy te głośniki flat, głośniki płaskie, mają relatywnie nieduże rezerwy wychylenia cewki, więc po prostu musimy dobrze zastroić ten sprzęt. Gwarantuję, że dobrze zastrojony sprzęt będzie słyszalny, natomiast nie może być tak, że ten sprzęt już przy cichym słuchaniu, on już pracuje na maksimum obrotów, na maksimum swoich możliwości, a potem kiedy trochę dajemy głośniej, to już następuje przester i my nawet go nie słyszymy, tego przesteru, bo nam głośniki w drzwiach zagłuszają przesterowanie. Czyli trzeba dobrze montować sprzęt, dobrze zastroić, poprosić o zestrojenie kogoś, kto ma doświadczenie, albo zrobić to według książki.
Natomiast wtedy nam się ten sprzęt odwdzięczy piękną barwą basu i dużą ilością basu, jak na takie małe pudełko.